Pocztówka z plaży. Drodzy plażowicze, na kocu, na leżaku, na materacu wodnym i gdzie tylko karkujemy i karkujemy prasę wakacyjną, na przykład pisemko dla nastolatków Brawo, a w nim nasz ulubiony kącik porad. Pytania są w podobnych rubrykach od dziesięcioleci takie same i takie same bywają odpowiedzi, co jednak nikomu nie przeszkadza, a nawet przeciwnie. Oto Weronika, lat 14, pisze: któregoś dnia wyszłam na dwór z pewnym kolegą, a on pod koniec spaceru próbował mnie pocałować. Totalnie nie wiedziałam, co zrobić i odwróciłam się. Czy ja nie umiem się całować, czy po prostu to nie była odpowiednia osoba? I tu następuje odpowiedź. Wygląda na to, że po prostu nie byłaś gotowa na pocałunek z tym chłopcem. Tylko ty znasz odpowiedź na pytanie, czy on ci się w ogóle podoba i czy traktujesz go inaczej niż zwykłego kolegę. Tak więc, Weroniko, wydaje się mówić brawo, nie zawracaj pani redaktor gitary. A chłopak, to w ogóle masz szczęście, że Weronika napisała do brawo, a nie poszła na policję, jak pewna służąca z Poznania w roku 1928. No może dlatego, że wtedy jeszcze nie ukazywało się u nas brawo, tylko Kurier Poznański. W każdym razie Kurier Poznański z sierpnia 1928 roku donosi: Andrzej Kołodziejski w podstępny sposób zawarł przygodną znajomość ze służącą M, której obiecał rzekomo świetną posadę. Dziewczyna pochodząca z okolicy uwierzyła mu i nie przeczuwając nic złego, zeszła powoli na Cytadelę. Tu w pewnym momencie wyrostek rzucił się na bezbronną ofiarę, chcąc w ohydny sposób nadużyć jej zaufania. Nie udało mu się jednak i dostał się w ręce policji. Osadzono go za kratkami, gdzie czeka wymiaru sprawiedliwości. Wracamy do naszych wakacji i do bieżących osobliwości. Oto Pieniny, Nidzica, znany wszystkim zamek, przed zamkiem lasek, przed laskiem tablica ostrzegająca, że w lasku można się natknąć na żmiję. No i w porządku, tylko że napis ostrzegający przed żmijami przedstawia nie żmiję, lecz kobrę szykującą się do ataku. No cóż, fauna i flora Pienin kryje jeszcze mnóstwo tajemnic. Zapraszamy więc na spływ Dunajcem. A skoro mowa o kobrach, to kobranocka. Szukałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale.
To była Kopranocka, tu Radio Poznań, Wielkopolskie Popołudnie. Adam Sołtysiak w studiu. To